Serdecznie witać. No nie ukrywam, że wielką frajdę nie tylko mnie osobiście, ale przede wszystkim sympatykom futbolu sprawiliście awansując do drugiej ligi. Cieszę się z dzisiejszego spotkania i z przyjęcia takiego symbolicznego zaproszenia na symboliczne śniadanie. Pogratulować na ręce trenera, kapitana, wam wszystkim, jak również na ręce zarządu. Cieszę się niezmiernie, że ten długo wyczekiwany przez 12 lat awans do drugiej ligi stał się faktem. Tym większy sukces, że jak pamiętacie, nastroje były różne. To jest sport, jest coś, ma w sobie z takich dążeń starożytnych, gdzie jak idzie, to wszystkich noszą na rękach, natomiast jak nie idzie, to oczywiście wtedy wszyscy są źli. Takie życie, natomiast cieszę się niezmiernie, że daliście radę i autentycznie, tak jak w tym sezonie staraliśmy się jako samorząd tarnobrzyski wspierać rozwój piłki, tak będzie to w roku kolejnym. I zanim przejdę do takich indywidualnych akcentów, ponieważ zastanawiamy się, myślę, że pucharów z racji przynajmniej w niektórych przypadkach długich karier macie na półkach wiele, więc zastanawiałem się, co podczas takiego skromnego śniadania poniedziałkowego mógłbym każdemu z was na pamiątkę tego waszego wspólnego, ale myślę, że po części tak organizacyjnie też naszego wspólnego awansu podarować, ale zanim przejdę do już indywidualnych takich drobnych pamiątkowych historii, chciałem na ręce prezesa przekazać coś, do czego się zobowiązywaliśmy, ponieważ jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. W dniu dzisiejszym ogłaszam konkurs dla stowarzyszeń sportowych. Kwota nie jest pisana, no bo jest konkurs, prawda? Natomiast na ręce prezesa chciałem przekazać to, co ustaliliśmy z zarządem, a myślę, że wkrótce zarząd wraz z trenerami spotka się z twórcami tego awansu. Panie prezesie, jeszcze raz gratuluję. No wprawdzie tu nie ma kwoty, ale... tak jak mówię, to... akurat dzisiaj Kuby nie ma, bo z tego co wiem, pojechał na Zieloną Szkołą, był przez chwilę samorządowcem, w której jest gmin stołecznego miasta Warszawy, w związku z tym on wie, jak procedury wyglądają, więc stąd też ma odpowiedź, dlaczego tu nie ma kwoty. Natomiast to taki pewien symbol. I drodzy koledzy, chciałem również trenerowi przekazać taki pomysł. Oto sobie zaszczepiłem w głowie, kiedy już doszedłem w czwartek do siebie na meczu w Mokrzyszowie, to stwierdziłem, że puchar to będzie taka rzecz, że jeden tych pucharów, któryś z was jeszcze nie ma na tyle, że postawi rzeczywiście na półce, inni już mają nadmiar, żona będzie nieszczęśliwa, czy dziewczyna, czy jak kurz wycierać. Natomiast myślę, że takie rodzinne tablo spotka się gdzieś tam tego. Mamy takiego fantastycznego tarnobrzyskiego grafika na ręce trenera. Z listem gratulacyjnym. Drugie mamy takie duże dla prezesa. Tak, zaczniemy może. No tak, prezes też jest tutaj na górze. Tak, prezesie. Dalej, tak, idziemy z tą. Już jak jestem przy zarządzie, to się panowie nie obrazicie. Dla wiceprezesa. Dla wiceprezesa. Gratuluję. No, gdzie jest kierownik? Jest kierownik, no nawet mundur ładny. Słuchajcie, tak, przy okazji pierwszego wyjazdu, bo tak Tarnowskiego na inaugurację to nie wypada, przy okazji pierwszego wyjazdu to od niego coś zawołajcie, bo on na tym waszym awansie może najwięcej zyskać. Zdjęcie rodzinne, nie chcesz na do sypialni nad łóżkiem. No, grający trener, niech gra do 50. Albo i już. No nie, dajcie komu szansę, żeby trochę młodzieży wyprowadzić. Zaczynaj się rekrutację. I licznik idzie na 402. Roberta nie ma, Mazura.
to będziemy przekazywać na ręce Kena, jakby się mogli. Wy się wczoraj na dzień z tego zmienić, tak? Tak? Dzisiaj, nie wczoraj. No to. Mamy również dla byłej osady trenerskiej i dla dwóch zawodników, którzy jesienią. Prosimy prezesa o przekazanie, dobrze? Kuba, zapraszamy, Kwieciński. Ja też się założyłem. Ja też się zobaczę. Ja też, tak? No nie. Jacek, na tamtym skosa to już kończyłem. Jacek? Jest. Myślałem, że nie mam, myślałem, że będziemy na lekcję. Już by? Dziękuję bardzo. Tomasz Wolan. Nie ma. No nie, na sezon Boże Narodzenia mi się nie daje jeszcze, no nie raczej. Tak. Kuba Zabłocki. Liczy złota. Irek Kabata. Nie dał rady. Nie wiem, co to sobie nazwał. Daniel Szczeński. Ja tak prezesowo nie wiem, nie radzę. Kamil Lipiec. Adrian Lasota. Mój sąsiad. Mogę się pochwalić, jest to mój sąsiad. Mam gratulacje. Zobacz, może gdzieś są, to nie. Łukasz, nie ma. Liczy nie ma. Czyli Mariusz Łukasz, nie wiem, czy tam. Gratuluję, wczoraj słyszałem, że nie dał rady. Na co myślę, że będziesz już rozklała. Szybko. Mariusz Korzęba. Bartek Madeja. Jakub Marzysz. Arkadiusz Duda. Przepraszam. No, Kuba realizuje się jako pytanie. Mam nadzieję, że w sumie się przywiezie całą. Witek jak Polski. Wojtek Jakubiec. Paweł Zalewski. I ostatni, czy dla Krzemyka całą rundę, nie pół roku, nie całą rundę. Wojtek Jakubiec. No i zapraszamy do stołu. Obiecywałem, że przed śniadaniem jest przed śniadaniem.
Co?